Żeby wykonać pewne rzeczy, które pod Androidem zajmowały im dwa kliknięcia, to muszą cztery razy na przykład kliknąć. I to jest coś niesamowitego, dlatego dla mnie niesamowitego, dlatego że iPhone od początku jakby podstawą obsługi tego smartfona była prostota i prędkość, jaką się to robiło. Cześć, witajcie. Cześć, marny jest ten tydzień. Czekamy tak naprawdę na większość premier lipcowych, dlatego że w lipcu się rozsypie po prostu worek z premierami, a nas akurat nie będzie, bo będziemy na, Adaś będzie na urlopie, i ja też w zasadzie będę odpoczywał od Adasia i od wszystkiego innego też. W związku z tym od razu na samym początku mówimy, że nas nie będzie w lipcu. Chyba, że Adaś mówisz, że jakoś inaczej coś. Czy my się jeszcze raz będziemy spotykali, czy Jeszcze nie? chyba się raz damy radę spotkać, ale to po prostu jak będziemy, to będziemy. Jakoś tak w lipcu To może prawdopodobnie. nam się uda ogarnąć jeszcze jakieś wczesnolipcowe premiery. Zobaczymy po prostu. W każdym razie Postaramy się. szykujcie się na to, że wy też od nas odpoczywacie. Myślcie pozytywnie w ten sposób po prostu. No tak. Polski rynek odpoczywa od Vivo, bo Vivo uciekło od nas, ale w Chinach jest. I pokazało, co pokazało Vivo, Jacku. Vivo X90S, kolejny smartfon do serii X90. Z Trochę odgrzany Dimensity kotlet, nie? 900-200 z plusem, przepraszam. Trochę taki odgrzany kotlet, bo co w zasadzie wymienili? Tak jak mówisz, procesor, nie? No tak, procesor jest 9200 z plusem, a tak poza tym jest w zasadzie sporo rzeczy takich, które znamy już, choćby nie wiem, z podstawowej odsłony jest AMOLED 6,78 cala, pracujący no, w takiej trochę wyższej rozdzielczości, bo tam jest 1280 na 2800 przy 120 Hz. No, miłe jest, w ogóle miłe rzeczy są w tym smartfonie, tak? Zaczynając od ładowania 120-watowego przez, nie wiem, aparaty, wśród których jest portretowy taki, który dwukrotne powiększenie robi, bo poza jednostką główną tam, która tam ma 50 megapikseli, są dwie dwunastki, między innymi jedna z tych dwunastek robi portretowe zdjęcia z podwójnym powiększeniem. Także jest taki, no, paratele, tak? O jeden obiektyw. Z Tak, to przodu są tam jest paski po 32 prostu. megapiksele. Nie wiem, powiem szczerze, to znaczy to jest, no, jeden z członków serii X90 i jest okej, okay, tak? Tak. Wygląda podobnie, nie pomylicie się oglądając go. Chyba tyle. Stylowa charakterystyczna, doszły dwa nowe kolory w tym modelu, których w poprzednich wariantach 90 nie było. Mianowicie doszedł biały i taki dosyć atrakcyjny miętowy. Ja nie wiem, czy te kolory się pojawią na przykład w modelu Pro, chociaż no, dla nas to bez różnicy, bo już Vivo u nas nie będzie, więc kto miał kupić, to kupił, a kolejni już nie kupią. Ten oto model w Chinach będzie wyceniany od 2250 po 2640 i mamy do wyboru 8256, 12256 i 12512. Także jak ktoś ma ochotę sobie w Chinach zamówić, no to czemuż by nie, bo to zły telefon wcale nie jest. Ten MediaTek Miły. dosyć mocno No, nie, wypada nie w wiem, dół. no, chyba że nie lubicie zawijanych kranów, bo on ma troszeczkę na To brzegach tak na rzeczywiście zmianę, no. zaokrąglony ten ekran. Jeżeli nie przepadacie za takimi smartfonami, no to jednak nie. Ale tak poza tym są cieniutkie ramki. Sam telefon jest stosunkowo cienki, bo tam jest niespełna 8,5 mm, zdaje się, grubości. Nie licząc oczywiście wysypki z aparatami, bo wysypka z aparatami troszeczkę go jednak pogrubia. No i Tak, ale sprawia, że nie będzie wam leżał na powierzchni prosto, o tak, ale to będzie się gibał. wszystkie telefony w tej chwili tak mają, tak. Ta wysepka jeszcze jest asymetrycznie położona, więc on się będzie gibał. Jak lubicie sobie klepać na telefonie leżącym na płasko, to będzie stukać. Niestety. Adam mi przypomniał, że dzisiaj premiera Asusa jest, tak? Zenfona kolejnego. Tak, dziesiątka, dziesiąty Zenfon, no i oczywiście znowu kompakt. Może niektórzy z Was już widzieli recenzję, która wjechała w momencie premiery na nasz kanał. W każdym razie telefon wygląda w zasadzie tak jak ubiegłoroczny. Malutki, zgrabniutki, na pleckach dwa wystające guziki obiektywów. No oczywiście są tak różnice w szczegółach, jak ktoś się będzie bardzo przypatrywał jednemu i drugiemu, to zauważy różnicę naturalnie. Natomiast tak na pierwszy rzut oka, na pierwszy widzus, no to wygląda jak ubiegłoroczny model. Czy to dobrze, czy to źle, ocencie sami.
Generalnie jest sympatyczny telefonik, plecki fajne, mają wykończenie takie z tworzywa, ale takie a la papier. Jest sporo kolorów do wyboru, to też jest ważne. Tak jak powiedziałem, z przodu nieduży wyświetlacz, bo to jest telefon kompaktowy, chociaż ten ekran jednak no niestety ma tą ramkę. Ja wiem, że niektórzy w zeszłym roku na to narzekali, no ale no nie da się chyba bardziej zmniejszyć. To jest 5,9 cala, ale AMOLED Full HD ze odświeżaniem w zasadzie 144-hercowym, aczkolwiek ono jest osiągalne tylko w wybranych aplikacjach, a tak na dobrą sprawę na co dzień mamy do 120, no ale to i tak jest fajnie. Ten ekran całkiem fajnie się spisuje w słoneczne dni, także 1100 nitów ma jasność, ochronę z Victusa, tył, tak jak powiedziałem, plastik, więc to się powinno nie potłuc przy pierwszym upadku. Jest wodoszczelność IP68. Słuchajcie, jest mini jack, więc jak któryś producent wam mówi, że nie wszedł mini jack, bo robimy małe telefony teraz, no to zrobił mały telefon, a jednak mini jacka wcisnął. Wcisnął głośniki stereo, co prawda takie sobie, ale wcisnął. To nie jest to takie symetryczne stereo, tylko to ten drugi głośnik to jest ten w słuchawce. No oczywiście flagowe bebechy, no bo to jest cecha charakterystyczna Zenfonów. Warto wspomnieć, że no z tym mamy 50 aparat plus gimbalową stabilizację, która naprawdę robi robotę. Przetestowałem to i rzeczywiście ta stabilizacja bardzo fajnie działa. Jest oczywiście szeroki kąt taki uzupełniający, nic wyszukanego. Z przodu 32, więc też w sumie standardem polecieli. No bo tak naprawdę w tym telefonie chodzi o jego rozmiar, tak? Ja go spokojnie zakrywam całą dłonią, zresztą mówię, zachęcam do obejrzenia recenzji. Tam więcej o smaczkach tego telefonu, bo on ma jeszcze na przykład taki ciekawie działający czytnik linii papilarnych, który jest również gładzikiem. Trochę tam Asus fajnych rzeczy w sumie przemycił w środku w tym telefonie, bo i to programowanie śmieszne jest troszeczkę, bo co chwilę przy konfiguracji macie wybór, czy zrobić tak jak w zwykłym Androidzie, czy zrobić na modłę Asusową, czyli tak jak w ZenUI, zawsze macie wybór, nawigacja tak, czy tak, klawisz tam, znaczy menu startowe takie, czy takie, panel odbierania połączeń taki, czy taki. Także no trochę jest ciekawych rzeczy w tym telefonie. Fakt jest faktem, że telefon na pewno wzbudzi zainteresowanie, ale kurczę. Adaś, słuchaj, mam takie pytanie. Kiedy ci zeszło embargo? Wczoraj o 15:30. Okej, okay, czyli w zasadzie od wczoraj można już o smartfonie mówić bez żadnego tak, problemu. Oczywiście. Bo, z tego co widzę, to dzisiaj premiera jest o 3:00 dopiero, znaczy o 15:00. Tak. Jeżeli dobrze widzę. No czyli w zasadzie w tej chwili, poza tym, że recenzenci dostali, to go jeszcze nie ma i premier jeszcze nie było. No, w tej chwili, w tym momencie, kiedy to nagrywamy, tak, masz rację, jeszcze nie. To jest rzeczywiście coś zadziwiającego. Jak będziecie oglądali, to już pewnie będzie po premierze, bo jeżeli tak, ja tutaj widzę, że Asus informuje, że o 15 w Berlinie, to rzeczywiście będzie już premiera. Jeżeli nas oglądaliście w zeszłym tygodniu, to właściwie nie ma niespodzianek, jeżeli chodzi o wygląd, dlatego że tak, wygląda tak jak na renderach, bo rendery były tak, oficjalne w zeszłym tygodniu. W większości przypadków, potwierdź mi tylko, tam jest ładowanie 67 W. Pamiętasz? No, na pewno jest szybkie i na pewno jest indukcyjne, ale już patrzę. Nie, tak, niestety, 30-watowe jest i 15 indukcyjna. 30 watów, okej. Okay, bateria 4300. W informacjach jakby wcześniejszych było rzeczywiście, że to będzie 67 watów i tak trochę miałem nadzieję, że fajnie, ale to jest rzeczywiście mały smartfonik, to 30 watów powinno wystarczyć. Ale właśnie, słuchajcie, on się nie nagrzewa. Kurczę, naprawdę, ja mu dawałem do wiwatu i on się wcale nie grzał jakoś tam szczególnie mocno. Także myślę, że całkiem dobrą robotę odwalili, pomimo tego, że smartfon jest mały. No natomiast wcale niekoniecznie mało trzeba za niego zapłacić, bo w Polsce mamy do wyboru trzy warianty. 828 za 3800, 8256 za czwórkę i 12512, którego no ja bym rekomendował, no to 4,5 trzeba położyć. Jak to się ma do konkurenta, bo w zasadzie konkurent jest jeden, tak, mały iPhone. No jednak ten Asus ma lepsze wyposażenie od iPhone'a, tylko wiadomo, kto chce iPhone'a, to ma iPhone'a, tak? I tutaj nie ma sensu nikogo przekonywać, ani iPhone'owców do iPhone'ów, ani Androidowców do Androidów. Jest to jedna z zadziwiających rzeczy, które ostatnio mi się trafiają w komentarzach.
mam coraz więcej krytycznych komentarzy dotyczących iPhone'ów i to pisanych oczywiście przez ludzi, którzy iPhone'y mają i ich używają po prostu. A i mnie to nie jest wcale. Apple nie wykształciło sobie jeszcze jakichś takich straszliwych antyfanów i jakiejś firmy, która by zatrudniała specjalnie pisaczy złych opinii. W związku z tym sądzę, że są to jednak rzeczywiście ludzie, którzy się na iPhone'ach zawiedli. I to są takie dwie grupy, bo z jednej strony jest to grupa ludzi, którzy na przykład wcześniej mieli smartfony z Androidem i po przesiadce na iPhone'y okazało się, że to zupełnie nie jest to i iPhone'y im nie odpowiadają, bo po pierwsze okazuje się, i to jest dla mnie szokujące, że żeby wykonać pewne rzeczy, które pod Androidem zajmowały im dwa kliknięcia, to muszą cztery razy na przykład kliknąć. I to jest coś niesamowitego, dlatego dla mnie niesamowitego, dlatego że iPhone od początku jakby podstawą obsługi tego smartfona była prostota i prędkość, z jaką się to robiło. A druga grupa ludzi to są ludzie, którzy no jakby zaczęli od iPhone'a, będąc pewnymi, że jest to najlepszy smartfon na świecie i się okazało, że nie da rady również. To jest dosyć zadziwiające. Nie, to jest zupełnie. Jeszcze trzecia grupa użytkowników, którzy użytkują stare iPhone'y, po kimś otrzymane, no ale tutaj to jest oczywiste po prostu, że trudno być zadowolonym z bardzo starego urządzenia, które już jest nie na dzisiejsze czasy po prostu. Bo akurat wydaje mi się, że będą zadowoleni, bo nie mają zerowe wymagania względem telefonu. On ma być prosty jak budowa cepa i taki jest. Natomiast wiesz, ja się nie dziwię tym komentarzom, bo ja sam nie potrafię wrócić od kilku lat do iPhone'a. Próbuję, bo komputera Apple oczywiście używam na co dzień, ale nie potrafię przesiąść się z powrotem na iPhone'a. Ja byłem iPhone'owcem, używałem do 7 iPhone'a rokrocznie. iPhone, nic lepszego nie było, ale nadszedł taki moment, że zacząłem używać telefonów z Androidem i nabrałem wrażenia, że Android przegonił troszeczkę właśnie chociażby sam interfejs nawet Apple. Poza tym wybór, tak? Tu w zasadzie mam jeden smartfon do roku. W świecie Androida mogę wybierać. No teraz to już nie mam alternatyw, bo Apple jeszcze składanego iPhone'a nie zrobiło, zatem sorry, winetu. Natomiast mówię, próbuję wrócić i za każdym razem przyznaję z ręką na sercu, iPhone mnie irytuje. Wkurza właśnie tym, co Jacek powiedział, że tam najprostsza czynność wymaga się przeklikania przez kilka rzeczy. To, co wszędzie we smartfonach, w zasadzie w każdej nakładce androidowej, dajmy na to, jest na górze, w Apple jest na dole, to, co jest na wierzchu, w Apple jest schowane i na odwrót. Ja wiem, że to kwestia może też przyzwyczajenia, ale doskonale rozumiem ludzi, którzy teraz piszą krytyczne głosy pod adresem iPhone. Po prostu jestem w stanie to zrozumieć, bo sam bym do tych głosów się pewnie przyłączył, gdybym nagle się teraz przesiadł na iPhone'a i musiał go używać, bo tak. No. I tutaj jest trochę tak, że wysoka cena, która dawniej miała jakieś uzasadnienie ze względu właśnie na funkcjonalność smartfonów Apple, w tej chwili to uzasadnienie coraz bardziej zaczyna tracić, tak? I jest tak, że ludzie się rzeczywiście zastanawiają, czy jednak nie zdecydować się na smartfony z Androidem, bo może bardziej funkcjonalne, bo może bardziej dopasowane. Bo tutaj jakby opcja tego, że tańsze tak średnio, bo iPhone'y jednak kupują ludzie, których stać na to, żeby ewentualnie kupować aplikacje. Tak samo jak te droższe smartfony z Androidem, tak? Też raczej nie kupują ich ludzie niezbyt zamożni, bo umówmy się, że Androidy przegoniły już w zasadzie iPhone, jeżeli chodzi o ceny. Mówimy o tej topce, tak? Tak, z tym, że tutaj mi się zdaje, że to uzasadnienie już jest. To znaczy w przypadku tych najdroższych, czyli w przypadku smartfonów klapek, tych z zawiasami, tych z elastycznymi wyświetlaczami, tutaj płaci się po prostu za technologię. To są smartfony zazwyczaj funkcjonalne, dobrze działające, jeżeli ktoś się na coś takiego decyduje. Chyba że kogoś odrzuca sama idea klapki, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o flagowce nieklapkowe, one również są drogie, ale oferują rzeczywiście rzeczy, które są jakby tej ceny warte. Choćby, nie wiem, czy świetne aparaty fotograficzne, czy świetny performance dotyczący jakby specyfikacji technicznej, czyli tego, że są tam dobre bebechy i to po prostu działa bez żadnych zacięć. Niektóre się na przykład nie grzeją. Sorry, nie mogę, bo niektóre się grzeją nadal. No tak czy inaczej, wracając do tego Asusa, to jest, słuchajcie, całkiem fajna alternatywa dla tych, którzy rzeczywiście nie mogą się polubić ze smartfonami Apple. Jest to alternatywa dla tych, którzy mają dosyć smartfonów powyżej 6 cali. My mówimy tutaj
o tym smartfonie jako kompaktowym. 6 cali to nadal według niektórych nie jest smartfon kompaktowy. Ale słuchajcie, nie ma mniejszych smartfonów w tej chwili. No. Znaczy nie ma mniejszych takich, o których warto mówić po prostu. Tak, no w tym momencie ci, którzy chcieli mieć telefon poniżej 6 cali, to byli skazani na jakieś chińskie badziewia takie o bardzo marnej specyfikacji i niekoniecznie nawet zgodnie z tym, co deklaruje producent. Więc, a tutaj Asus w zasadzie wchodzi z pełnofunkcjonalnym flagowcem, no bo temu smartfonu niczego nie brakuje. A poza tym mówię, mnie zaskoczyło to, że skubaniec wcale jakoś mocno się nie nagrzewa, bo spodziewałem się, że to będzie piec z tym procesorem. No, jak znaczy mu tam on, a słuchaj, a propos tego, że nic mu nie brakuje, karty pamięci obsługuje? No nie, kart pamięci, ale który flagowiec obsługuje teraz karty pamięci? No hello, dlatego ja mówię, że warto kupić ten z większą pamięcią. No niestety, to Senevrati, proszę pana. Ja już przestałem w ogóle wymagać mini jacka, a tu dali na szczęście, i przestałem wymagać gniazdka na microSD, bo to jest, no, dla mnie to jest chore, natomiast no nie ma. No, w tej chwili coraz więcej smartfonów nie ma, a w zasadzie microSD zdarza się, dali Bóg, jeszcze w średniakach, ale głównie w budżetowcach je widzimy, nie? A już kolejny slot, to już w ogóle zapomnij, to już generalnie chyba tylko w budżecie się jeszcze pojawia. I umówmy się, że jest to nonsens kompletny, bo po raz kolejny producenci wychodzą z założenia, że ludzie na pewno składują wszystko online. Chciałbym po raz kolejny wyprowadzić z błędu. Nie składują wszystkiego online. Jeżeli chodzi o magazyn, jeżeli chodzi o zdjęcia, utwory muzyczne, nie słuchają również wszystkiego online, nie siedzą przez cały czas online i nie oglądają filmów. Nie, chcieliby również mieć kawałek własnej szufladki, w której mają swoje pliki i tam sobie je trzymają. I mają no je dokładnie, no poza tym tak jak mówiłem, no znam osobiście takie przypadki, że na przykład karta microSD uratowała archiwum, no koledze, no nie uwierzycie, wypadł smartfon z mocowania na motocyklu i przejechała po nim ciężarówka. Telefon szlak trafił, nie do uratowania, zdjęć w chmurze nie wszystkie miał, ale miał całkiem sporo zdjęć na karcie pamięci, która przetrwała to zdarzenie. Po prostu wyciągnął z tych resztek kartę pamięci, wsadził do czytnika, o, działa. No fajnie, to szybko zgrywam zdjęcia, póki ta karta działa, no bo nigdy nie wiadomo, ale miał uratowane. To jest, ja wiem, że to jest taki może jednostkowy przypadek, ale słuchajcie, jedna rzecz, mam wybór. Ja nie muszę korzystać z karty, ale chciałbym. Ja nie muszę korzystać z mini jacka i rzadko z niego korzystam, ale powiem wam szczerze, brakuje mi. Brakuje mi mini jacka. Z prostej przyczyny. Mam sobie takie stare auto, hobbystycznie dla zabawy, just for fun, w którym nie ma czegoś takiego jak Bluetooth, bo to auto ma tyle lat, że ho-ho, ale jest radyjko z wejściem aux. No i co, miałbym w telefonie mini jacka, tam sobie go podpiął po kabelku, do widzenia słuchamy muzyki, a tak to muszę kombinować z jakimiś przyczłapami, które obcinają jakoś dramatycznie, jeszcze powiem szczerze, dobrego transmitera Bluetooth, nie znalazłem, albo z jakimiś ultra drogimi rozwiązaniami ingerującymi w oryginalność auta, bo mogę wywalić oryginalną zmieniarkę CD i wsadzić tam taki emulator bluetoothowy zamiast niej, ale to są wszystko protezy, a prosty mini jack w telefonie, no nie muszę z niego korzystać, wy też nie musicie, ale mógłby być. No zawsze i tutaj jest, niż jak nie ma, nie? No bo i tutaj jest taki, że potrzeba. Tutaj można oczywiście powiedzieć, że no dobra, ale backup można zrobić online, tak, ale wszystko można przechowywać online. Z jednej strony tak, z drugiej strony ja pamiętam również, że żeby cokolwiek zrobić online, to trzeba mieć konta. Ludzie mają konta, ja wiem, ale czasem są potrzebne specjalne i tutaj trzeba udostępnić własne dane. Trzeba po prostu, dlatego że tak. I ja nie dyskutuję w tej chwili o bezpieczeństwie albo braku bezpieczeństwa takiego rozwiązania, natomiast dyskutuję o tym, że coraz większej liczbie miejsc jakby musimy te dane zostawiać, a nie każdy lubi po prostu. No, na sposób no, tak, no mamy wybór, tak. Możemy sobie zaszyfrować kartę pamięci i wrzucić tam na przykład zdjęcia poufnych dokumentów. Do chmury, powiem szczerze, ja bym nie zaryzykował. Ja też bym nie zaryzykował. Nigdy nie zaryzykowałem, nigdy raczej tego nie zrobię. Ale nie, no. I myślę, że wielu ludzi nie. Poza tym, no bo mówię, możecie nas nazywać dziadersami, my wiemy, że karty pamięci są wolniejsze, no ale to wrzucamy tam to, gdzie prędkość dostępu nie jest krytyczna. No, czy zależy wam na tempie wczytywania się waszych zdjęć? Nie, ważne, żeby było. MP3 wam się wczytuje z tej karty bez problemu, tak?
Czy ja mówiłem w zeszłym tygodniu o tym, że jak jest dobry informatyk, ostatnio takiego słyszałem, to mówi, że ma w domu najbardziej skomplikowane urządzenie elektroniczne, peryferyjne, to jest drukarka. I mówi, że przy drukarce zawsze leży kij baseballowy, jakby Tak. wydała niewłaściwy dźwięk, to żeby ją palnąć po prostu od razu. Ale Ale powiem ci, słuchajcie, tak to jest. drukarka jest chyba najbiedniejsze urządzenie, jakie wynaleziono. Te wszystkie smart Naprawdę. home'y, te wszystkie rzeczy. W każdym momencie można wam na to wejść i zrobić kuku po prostu. No, No, naprawdę. dokładnie. Po Dokładnie. prostu Nie można wiem, czy zrobić kuku. oczywiście tak, ktoś wam schakuje żarówkę, czy nie wiem, pojdełko dla kota, to nie jest jakiś dramat. No ale wiecie, są urządzenia, chociażby kamerki, tak? Zresztą Amerykanie mają drzwi i okna zamykane elektronicznie. Ludzie, no. Ale no, gdzie tam Amerykanie? Boże, ilu moich kolegów ma te zamki elektroniczne? No ja nie zakładam, bo mieszkam w Włoszech. Zarąbista sprawa, po prostu taka, taka. Ale dobra, no bramę do garażu, tak? Proszę Nie, no bardzo. bramy do garażu wystarczy radiówka, zwykła, prosta. Tak, ale Tam no... nie trzeba żadnego oprogramowania w zasadzie. No niby masz rację, Tam nie? puszczasz sygnał, Właśnie robi dlatego pstryk ja i na radiówce już nie odpowiedniej ufam. częstotliwości Tak, już. no ale są bramy już, wiesz, inteligentne, tak? Podjeżdżasz i cyk, cię wykrywa po lokalizacji twojego telefonu. Znaczy jest rzeczywiście troszeczkę, bo w tej chwili sama radiówka to nie wystarczy. Potrzebne jest jednak szyfrowanie, w związku z tym, No ale wiesz, no żeby umówmy się tak, szyfrowanie zrobić, to już kawałek elektroniki potrzeba. lepiej mieć wybór i możliwość skorzystania z czegoś Tak. choćby sporadycznego, niż tego wyboru nie mieć. No. Nie namawiamy was, żebyście korzystali wyłącznie z ręcznych narzędzi, a telefon wyrzucili przez okno. Niemniej posiadanie wyboru, tak jak Adam mówi, to jest podstawa Jest wyborem. funkcjonowania. To jest nasza O. wolność po prostu, no, że możemy No dokładnie. wybierać, a nie jesteśmy skazani na jedno po prostu. A propos niebycia skazywanym na różne rzeczy, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, co w tym zeszłym tygodniu się wydarzyło, mianowicie Nokia już oficjalnie ogłosiła model G42, o którym już żeśmy mówili, więc o specyfikacji jakoś tam się szczególnie rozwijać nie zamierzam. Myśmy się wtedy też nie rozwodzili No nad to tą się nie ma nad specyfikacją, czym. bo tam nic ciekawego tak naprawdę. Tak, no jest ekran HD, jest Snapdragon 480, no ale jest 5G. No ale co najważniejsze, ten telefon można naprawiać samemu. I co najważniejsze, moi drodzy, możecie w nim naprawiać te rzeczy, które najczęściej rozwalamy, czyli ekran, gniazdko ładowania i akumulator. No i tutaj Nokia obiecuje, że naprawy są proste, a rzeczy będą bezproblemowe do kupienia. Oczywiście wiadomo, to są obietnice, ja tego jeszcze nie zdążyłem sprawdzić, jak to wygląda w praktyce, więc no, powtarzam tylko za producentem. Pamiętajcie, bierzcie poprawkę. Podobno, tak twierdzi producent, tak zapewnia producent, ok? Ale samo to, że wymiana ekranu ma być dostępna dla każdego, powiedzmy, kto potrafi obsłużyć śrubokręt, to już jest według mnie dużo, bo po prostu zapłacicie za sam ekran, nie zapłacicie jak za zboże za jego wymianę. Gniazdko ładowania no też często się zdarza zepsuć. No jest to może nie głupi pomysł, tylko szkoda, że telefon sam z siebie no taki sobie jest, tak? Bo gdyby był lepszy, no taki flagowiec jakby zrobili tak do samodzielnej naprawy, no to ja bym nie miał nic naprawdę przeciwko. Jak ktoś jest zainteresowany, to 1200 ta Nokia kosztuje u nas. To jest dosyć minimalistyczna konstrukcja oparta na Snapdragonie 480. Jest nawet wystarczająco dużo pamięci, bo w tej minimalistycznej wersji jest co prawda 4, ale w tej troszkę Ale u nas wyższej jest jednak 6 giga. Jest 600. do 128, bo są dwa tiery, 64 i 128, ale jest na przykład obsługa kart pamięci. To powinno działać. Tak, no ma szansę, no jest bateria piątka, aparat też nie najgorszy, bo 50 z przysłoną 1.8. Jeżeli potraktować to jako budżetowy smartfon z 5G, to powinno działać. Jak będzie w praktyce, też niestety nie wiem. Mówię na podstawie specyfikacji. Jedna rzecz z tych, które jakby uzupełniłem, dlatego że specyfikacje mieliśmy podobnie jak zdjęcia wcześniej, no to są wymiary oczywiście, ale jest na przykład ładowanie, jest 20-watowe ładowanie w tej nocy. No też szału nie robi. Nie robi. Ten telefon Ale no, jest. No. Przy cenie 1200 zł no, ma konkurencję. No, ja bym mówił, odnotował to, że to jest telefon, który można samemu naprawić, czyli dla powiedzmy tych mniej zręcznych użytkowników to może być dobry wybór. I Albo dla oszczędnych. Tak, no i myślę, że można pochwalić Nokia za to, że dała u nas ten najmocniejszy tier, czyli 628. Nie mówię, że to jest mocny, ale najmocniejszy w tym modelu, tak, bo zazwyczaj się zdarza tak, że u nas przychodzą te najsłabsze tiery pamięci, no na szczęście tu dali ten.
Te 6 giga powinno dać radę, no bo Nokiowy interfejs jest golutki, czyściutki, lekutki. Także no, wcześniejsze modele Nokii tak troszeczkę hejtowałem, oczywiście zasłużyły sobie na to. Ten, no, zdaje się, że nie jest taki zły, może poza tym wyświetlaczem, no bo jednak HD Plus przy 6,5 cala ponad to jest, no, takie sobie, tak, dosyć Znaczy, mocno. mogliby o 200 zejść z ceny, powiem szczerze. Albo zejść z sceny, albo dać Full HD, no to wtedy bym może mniej marudził. Bo 1200 zł za smartfona, sorry, ale zastanawiałbym się, naprawdę dwa razy bym się zastanowił, zanim bym. No nie A jest to jakaś tam okazyjna cena, tak? pewnie więcej razy bym się zastanawiał, zanim bym się zdecydował na zakup tabletu Nubi Pada 3D. Ty o nim mówiłeś jeszcze z IFA, jeżeli ja dobrze pamiętam. Nie, z MWC Jacku. Tego roku, ZMWC. bo on tam No tak, był w lutym ZMWC. pokazywany. Tak. Jest to dosyć fajne urządzenie, tylko niestety drogie pierunisko. To jest duży pad, bo to jest pad 12-calowy, w związku z tym rynek na tego typu urządzenie jest chyba stosunkowo niewielki mimo wszystko. No ale jest to urządzenie dosyć mocne, bo jak na tablet, to tam jest Snapdragon 888. Ten wyświetlacz jest co prawda IPS-owy oczywiście, ale to nadal jest 120 Hz odświeżania, w związku z tym wydaje mi się, że całkiem fajnie. 128 albo 256, jest obsługa kart do 12 RAM-u, dwa aparaty. A, i to jest ciekawe, bo on tam stereoskopowy obraz wyświetla, jeżeli dobrze pamiętam. Z przodu ma dwa Tak. aparaty 16, z przodu dwa 8-megapikselowe. No i ten obraz można oglądać bez okularów 3D. Ale to tylko przypominam, bo Adaś, jak mówię, opowiadał o nim właśnie Jest, ze mną. wiesz co, ja go na MWC macałem i jest filmik u nas na kanale, także mam nadzieję, że zostanie podlinkowany do opisu. To jest taki efekt, wiecie co, przypominający troszeczkę, nie wiem, może starsi użytkownicy pamiętają, kiedyś były takie pocztówki trójwymiarowe. I faktycznie widać bardzo dobrze ten trójwymiar, kiedy jesteśmy na wprost wyświetlacza, a jak zaczynamy patrzeć pod kątem, to oczywiście ten obraz się robi dziwny. Natomiast, no serio, jest trójwymiar i to w grach, tam jak akurat na MWC pokazywano tą opcję w grach, no to powiem Wam szczerze, że robiło robotę. Oprócz tego ten tablet potrafi też takie stereoskopowe zdjęcia robić do tego. Zatem no jest to dosyć ciekawy sprzęcik, nie ma to tamto, No i ale cieniutkie to jest, także jak się trzyma w ręce, to pewnie trochę jak kartkę papieru, bo przy 12 calach i 8,5 mm grubości, to jest taka tafelka, taki kafelek po prostu, nie? no trochę tak, ale powiem Ci szczerze, no oglądałem to w naturze, no to fajnie leżało w ręku. Tylko no, tak jak mówisz, to jest sporawe urządzenie. To nie to, że to jest taki tablecik do plecaka, bo akurat do plecaka to bym się chyba nie odważył go włożyć. No ja też bałbym się, że się złamie po prostu. No trochę tak, no. Trochę tak. Natomiast bez wątpienia ciekawy, a jak już jesteśmy przy Nubi, to niebawem jest premiera kolejnej gamingowej Nubi, która będzie wyglądała prawie tak samo jak poprzednia, tylko tam oczywiście dostanie więcej i lepsze bebechy. No. I Ale to o tym. będzie też w lipcu właśnie na początku jakoś tak. Tak, ale o tym to opowiemy Wam następną razą. Natomiast z takich ciekawostek, zdaje mi się, że tym razem będzie to premiera ogólnie globalna, a nie tak, że najpierw telefon będzie pokazany w Chinach, a potem dopiero w sprzedaży globalnej. Zdaje mi się, że tym razem Nubia zrobi to globalnie, bo coraz więcej opisów tam się pojawia u Nubi w języku language, czyli międzynarodowym. No, ale to jest oczywiście tylko troszeczkę takie moje przypuszczenie, więc nie przywiązujcie się do tego jakoś tam straszliwie. Patrzę, co tutaj jeszcze z ciekawostek. No, OnePlusy nadchodzą, tak? Będzie Nord trzeci, o którym też Wam jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Będzie kolejny Nord CE, czyli też trzeci Nord CE, ale to nie wiem, czy u nas w Indiach najprawdopodobniej to na pewno, bo indyjskie serwisy o nim mocno piszą i tam jest tak ten temat dosyć grzany. W Indiach będzie na przykład Reno 10, inna niż ta chińska. Bardzo A, możliwe, że wersja globalna już po to jest prostu. no najczęściej tak jest właśnie w przypadku Oppo, że to co w Indiach to jest globalne, ale u nas też ta premiera będzie, bo polski oddział też już zapowiada premierę dziesiątek. Ja zobaczę, czy datę podali. A ja mówię, Sekundę. przynajmniej podstawka jest inna niż ta chińska. No, nawet A, na Windows się różni, także ale widać, że to będzie inny smartfon. to jakby jest normalne.
bo najprawdopodobniej będzie tak, że dostaniemy jakąś taką hybrydę z tych trzech modeli, które mamy w Chinach, bo w Chinach mamy dziesiątkę Pro z plusem. No, u nas może być różnie. Ja patrzę, o, ogłosił, polski oddział też ogłosił i potwierdził, 19, Boże, przepraszam, 18 lipca, już mi wzrok wysiada, od 19 lipca sprzedaż z jakąś tam promocją, o której jeszcze tutaj no, dopiero nam powiedzą. Polska premiera jeszcze opada dwa będzie w tym samym czasie, jakby coś. No i w Indiach też, także. No i to wygląda na to, że to będzie premiera po prostu globalna i wiadomo, że będą dwa modele, czyli Reno 10 i Reno 10 Pro, ale no raczej nie dokładnie takie, jak są w Chinach. Jeżeli chodzi o dziesiątkę, widziałem, że ona jest na pewno inna. Różni się na renderach, różni się w No tej tak. części specyfikacji, którą widać. Też pewnie Także tak. będzie to inny smartfon. Natomiast jeżeli chodzi o Pro, nie wiem po prostu, bo tutaj zdania są po prostu podzielone. No tak, to wszystko są tak naprawdę jeszcze przecieki. Mam nadzieję, że Pro jeszcze zdąży przed naszymi wakacjami do nas dotrzeć, więc coś tam pewnie Wam może już o nim opowiem. No ale to zobaczymy. W telegraficznym skrócie to, co wjechało jeszcze na MGSM, a oficjalnie nie ma. I to jest Oppo A78 w wersji 4G. Zapraszam Was do obejrzenia. Specyfikacji jest w zasadzie pewna. Samsung Galaxy M34 5G. I to też jest jedna z wariacji. No, w zasadzie gdzieś pomiędzy serią A i M. Taki smartfonik, a i F jeszcze ewentualnie. Jest Hinowa 11, która jest wersją 5G Huawei nowej 11 i właściwie specyfikacja pozostaje bez zmian. Natomiast no też w zasadzie przed premierą, ale już tak na krańcu indyjska firma Itel, która wraca z dwoma smartfonami, to jest P40 Plus i A60S, oba w zasadzie są w katalogu z takimi specyfikacjami, z jakimi powinny być, bo producent opublikował, a później schował szybciutko. A ja zdążyłem załapać się w momencie, kiedy były jeszcze opublikowane. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do katalogu. Tak, no dokładnie. Zapraszamy. Oczywiście przeglądajcie, czytajcie nas codziennie, bo zawsze coś nowego się pojawia. Na kanał też zaglądajcie, no bo postaram się dostarczyć filmiki, przynajmniej z większości premier. Nie obiecuję, że ze wszystkich, ale z tych, które dam radę zrobić i jeszcze nie padnę, to postaram się dostarczyć. Jeżeli nie będę dostarczał, to znaczy, że jednak padłem. No i cóż, widzimy się może w połowie lipca jakoś tak. A jak nie, to już w sierpniu. Także udanych wakacji, gorącego lata Wam życzymy, przyjemnych urlopów i tak dalej. Bawcie się dobrze i wypoczywajcie przede wszystkim. Ci, którzy Cześć. mogą, oczywiście. Ci, którzy nie mogą, cóż, możemy tylko współczuć. No, współczuję. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia.